niestety prezenty i gratulacje, a oprócz tego oczywiście życzenia. Tak swoje setne urodziny obchodziła 18 sierpnia mieszkanka Zabrza, pani Helena Kończak. Ja tak samo wam dziękuję, ja wam dziękuję. Pani Helena przyszła na świat w 1921 roku w niemieckim Gelsenkirchen. Jeszcze przed II wojną światową wróciła z rodziną na Śląsk i większość życia spędziła w Katowicach. Do 70 roku życia pracowała zawodowo jako księgowa. Babcia była, jest i zapewne będzie dalej bardzo pogodną osobą, zawsze uśmiechnięta jest, zawsze miała dla wszystkich dobre rady i jednoczyła zawsze wszystkich członków rodziny. Babcia też miała 3 siostry i jedną siostrę przyrodnią, dużo młodszą, ale niestety wszyscy już nie żyją. Babcia jest najstarsza, no i jedynie tak długo żyjąca. Obecnie dostojna jubilatka jest pensjonariuszką jednego z zabrzeńskich domów pomocy społecznej. Jak sama podkreśla, czuje się tu dobrze, bo ma spokój, którego potrzebuje. A ze zdrowiem w tym wieku bywa różnie, raz lepiej, raz gorzej. Od kilku już lat wyczekiwaliśmy, tak można powiedzieć, że może babcia rzeczywiście dożyje tych 100 lat, tego pięknego jubileuszu. No i tak też się stało. To też na pewno tutaj zasługa pracowników Domu Pomocy Społecznej. Przede wszystkim przez ostatnie lata bardzo troskliwie babcią się opiekują. Radość jeszcze i siła wewnętrzna i ta pogoda ducha sprawia, że jednak mi się wydaje, że jeszcze długo będziemy z panią Helenką świętować. W Zabrzu mieszka 7 osób, które mają 100 lub więcej lat. Dziś do tego zaszczytnego grona dołączyła kolejna. Pani Helena odebrała listy gratulacyjne od prezesa Rady Ministrów oraz prezydenta Zabrza. Miasto służy seniorom, a jednocześnie jest tym miastem, w którym bardzo dobrze się czują. Pani prezydent zawsze podkreśla, że piękno tego miejsca daje nam możliwość pięknego wypełniania swojej najpiękniejszej misji w służbie ludziom i jednocześnie miastu. A ci ludzie pokazują poprzez swoją postawę, że takie działanie jest jak najbardziej pożądane, ponieważ pokazują to piękno swojego życia i tak pięknie się wpisują w historię naszego miasta, tworząc niejako swoją historię na tle tych wydarzeń, w których uczestniczą. W tym roku jeszcze 5 zabrzanek będzie obchodziło setne urodziny. Najbliższy jubileusz już za nieco ponad tydzień, 26 sierpnia.